za piłkę! Rzuć! Rzuć! Jakub Cieciura, trener Powiślanki Lipsko. Po meczu 28 kolejki Powiślanka przegrywa w Pionkach 2-4. Trenerze, no, mecz dla was zaczął się idealnie. Szybko strzelona bramka, wprawdzie po strzale samobójczym, macie 1-0. No i potem ten rzut karny zasłużony, jak to trener widział? Nie, rzut karny nie był zasłużony. Tym bardziej, że sędzia dużo większe przepychanki na środku boiska czy pod szesnastkami nie gwizda takiej fauli. Fakt, zawodnik od razu chodzi przede mnie, ale ja wystawiam nogę w bok. On się chce na mnie położyć, odbija się ode mnie, jest rzut karny. Dla mnie jedenastki ewidentnie nie było. Prezent dla drużyny Pionek. Gdzieś nas może to mentalnie rozbiło, bo nie pierwsza taka sytuacja, gdzie dostajemy karne, których nie powinno być. Jeżeli chodzi o grę w polu, Powiślanka no solidnie, nieźle, ale do 30 metra, bo mało było tych strzałów na bramkę, takich konkretnych zagrożeń. No chyba ciężko wygrać mecz bez stwarzania sytuacji. No i z bramkarzem kontuzjowanym grającym o jednej nodze. Chyba dzisiaj wiatr w plecy mocno w Pionkach. No ogólnie rzecz biorąc tak, przy tej drugiej bramce po rzucie rożnym też nasz błąd w komunikacji. Prawdopodobnie też mógł sędzia zagwizdać tam rzut wolny, bo w momencie jak piłka została kopnięta i to właśnie bramkarz odniósł kontuzję w tamtej sytuacji, gdzie bramkarz w linii na terenie 5 metra jest, że tak powiem, troszeczkę uprzywilejowany. No ale niestety bramka padła i tak jak pan powiedział, gdzieś tam do 30 metra przeciwnika całkiem to wyglądało. No ale niestety nie było dzisiaj siły rażenia, tak? Nie było sytuacji, które by nękały bramkarza i linię obrony. Gdzieś tam próbowaliśmy trochę to poprawić, udało się strzelić jedną bramkę po przerwie, no ale niestety wynik finalny jest taki, jaki jest. Tak, mówiąc krótko, w żołnierskich słowach widzieliście, o co będzie się ta gra w Pionkach toczyła. Pewno mieliście jakieś założenia w szatni. I czego dzisiaj najbardziej zabrakło w grze Powiślanki, żeby tutaj wjechać z 3 punktami, do Lipska wrócić? Szczerze? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Pytanie to samo było pod koniec pierwszej rundy, gdzie wszyscy widzieli 9 pierwszych kolejek. Tutaj w Pionkach odprawiliśmy Radomiaka 2-1 i od tamtego meczu coś się zacięło. I tutaj już też coś się dzieje. Nie jestem w stanie stwierdzić co. Nie wiem, może porozmawiamy, jakoś wspólnie dojdziemy do porozumienia i znajdziemy ten problem. No na pewno wypadł nam dzisiaj Damian Nogaj, który nam dużo daje w ofensywie i też był widoczny jego brak, to jest niewątpliwa sprawa, ale mamy jeszcze innych zawodników, którzy powinni wyjść i pokazać, że im zależy na graniu, że im zależy na wyniku. Wiadomo, goniliśmy gdzieś tą, nie znam wyników jeszcze, goniliśmy tą Wierzbicę, liczyliśmy na ich potknięcia, ale warunek był jeden, musimy zdobywać 3 punkty. Dzisiaj tego nie zdobyliśmy i czas na przemyślenia, dzisiaj trzeba zastanowić, co dalej. No właśnie, bo od kilku sezonów Powiślanka jawi się jako drużyna ścisłej czołówki Ligi Okręgowej, która puka po ten awans, puka, ale nie może tych drzwi wyważyć i wy dzisiaj ten awans przygrywacie finalnie w Pionkach, czy to już wcześniej się wydarzyło, że nie udało się po raz kolejny złapać do tej trójki i nawet być w barażach? Nie wiem. Ciężko mi jest to stwierdzić, czy
czy na niektórych zawodnikach gdzieś tam w głębi duszy presja jakaś siedzi, że wychodzimy i gdzieś noga zadrży przy sytuacjach bramkowych, bo nie ukrywajmy, my co mecz mamy po, nie wiem, 4, 5, 6 sytuacji stuprocentowych, z czego strzelamy połowę albo jedną trzecią. No, gdyby się wykorzystywało to wszystko, to i w meczach przegranych, i z Jodłą, gdzie przegrywamy mecz, w pierwszych 15 minutach mamy 3 setki, strzelamy, to jest po zabawie, tak? I pogubiliśmy punkty właśnie w takich meczach, gdzie nie byliśmy drużyną słabszą, gdzie było multum sytuacji do strzelenia bramki. Nie wykorzystane te sytuacje i jest jak jest, a tak jak pan pytał, czy to było wcześniej? Nie wiem. Pozory są takie, że jest wszystko ok, a summa summarum wychodzi nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dzięki bardzo. Dziękuję. Paweł Górak, trener Prochu Pionki po meczu 28 kolejki. Chociaż nie wygląda, to na pewno zadowolony, bo Proch wygrał 4-2 po naprawdę dobrym meczu. Gratulacje, trenerze, bo zaczęło się dla nas niekorzystnie i wtedy jakieś się czarne myśli w głowie kłębiły, że to może być naprawdę pod górkę, czy spokojnie, my to zrobimy dzisiaj. Zawsze tak jest, jeżeli się straci bramkę jeszcze po stałym fragmencie, chyba w pierwszej minucie nawet, czy pierwsza, czy druga minuta, to na pewno jest ciężej w ten mecz wejść, ale tutaj kolejny raz ukłony dla drużyny, pokazali charakter, podrobili i jeszcze w tej samej połowie wyszli na prowadzenie, więc naprawdę wielkie gratulacje dla całej drużyny, bo cała drużyna zasłużyła naprawdę na ogromną pochwałę w tym meczu. Kibice, którzy byli na meczu, na pewno wszyscy tego nie wiedzą, ale Proch miał przed tym spotkaniem problemy. Byli zawodnicy, którzy grali z urazami, którzy grali z kontuzjami, zacisnęli zęby, wyszli na boisko. Wygraliśmy z rywalem, który gdzieś tam jeszcze marzył, myślał o piątej lidze, więc to chyba po tych ostatnich przegranych meczach chyba podwójnie cieszy to dzisiejsze zwycięstwo, że pokazaliśmy, że mimo tych wszystkich przeciwności losu umiemy i możemy. No, graliśmy tutaj rzeczywiście niepełni sprawni, że tak to określę, a największe chyba tutaj szapoba dla Mateusza Bochniewskiego, bo ma naprawdę poważny uraz, wylew wewnętrzny gdzieś w okolicach biodra, unerwione miejsce, ogromny ból. Wziął tabletki przeciwbólowe i rozegrał naprawdę dobry mecz, także tutaj takich zawodników naprawdę trzeba cenić. Trenerze, jak miał w ogóle wyjść Proch na Powiślankę? Jak miał zagrać i czy zagrał tak, jak miał zagrać? Czy to, co zostało powiedziane w szatni, wszystko zostało na boisku zrobione? Dokładnie tak. Właśnie zrealizowaliśmy, mimo tego, że straciliśmy bramkę. I często jest tak, że gdzieś tam po stracie bramki jakieś tam koncepcje taktyczne ulegają zmianie, czy po prostu padają wprost. Natomiast tutaj do końca zachowaliśmy to, co mieliśmy zagrać. Wiemy, że nie jesteśmy w pełni dyspozycyjni, jeśli chodzi o fizyczność, ze względu właśnie na szereg różnych kontuzji i tak dalej. I to, co mówiłem w poprzednich wywiadach, że no chłopcy są po prostu zmęczeni, no grają w pełne wymiary meczowe i to zmęczenie ma prawo gdzieś tam wystąpić. Jesteśmy już po wszystkich meczach ze ścisłą czołówką tabeli. Jak trener widzi tych rywali? Czy tak jak tabela wskazuje, pierwsza Promna, drugi Drogowiec z awansem, trzeci prawdopodobnie Orzeł w barażach, Powiślanka, Szydłowianka bez szans. Tak to trener widział przez pryzmat meczu właśnie Prochu z tymi rywalami? Taka jest siła tych rywali, taka jest siła naszej ligi? Nie. Szczerze mówiąc, to nie analizowałem, jeśli chodzi tego czubu tabeli. Mnie to tak naprawdę nie do końca interesowało. Oczywiście podpatrywałem te drużyny pod kątem ewentualnych przyszłych transferów, żeby coś tam nie podebrać na przyszły sezon. Natomiast nie poddawałem jakiejś tam analizie, kto ma awansować i tak dalej. No ja, tak jak wielokrotnie powtarzałem, nie jestem statystykiem. Mnie interesuje to, żeby wykonać zadanie w konkretnej drużynie, a to jest Proch Pionki. A jeszcze chciałem dodać, panie redaktorze, bo nie wiem, czy pan widzę to pytanie. Chciałem bardzo podziękować kibicom. To jest dla nas ogromne wsparcie, mimo tego, że ostatnie wyniki nie były zbyt dobre. No bo co prawda graliśmy z czołówką, tak? Mieliśmy różne tam problemy, ale ja się nigdy nie lubię tłumaczyć z takich rzeczy, a kibice nas wspierają. Była ogromna rzesza ludzi za każdym razem przy zmianach, podczas meczu, ogromne oklaski, podziękowania i tak dalej. To jest naprawdę wspaniała publiczność, to jest wspaniała atmosfera i chce się pracować dla takiego klubu.
Dwa ostatnie mecze przed Prochem, Mazowsze-Grojec u siebie i potem chyba ważny mecz dla rywali. Na koniec jedziemy do Iłży-Polonia. Tak się wydaje, dużo na to wskazuje, będzie grała o utrzymanie. W tych dwóch ostatnich meczach trener Górak będzie coś więcej eksperymentował. Będą grali w pierwszym składzie ludzie, którzy grali mniej, czy cały czas trzymamy się tej sztywnej jedenastki i do przodu po trzy punkty. Co do ostatniego meczu z Iłżą, to najpierw mamy jeszcze mecz z Grójcem, więc na tym się skupiam. Bo mam taką zasadę, że zawsze przygotowuję się do konkretnego meczu, a nie patrzę tam gdzieś trzy kroki, jeśli chodzi akurat o ustawienie meczowe, bo wiadomo, jeśli chodzi o budowanie zespołu, to zawsze trzeba patrzeć gdzieś tam kilka kroków do przodu. No i na pewno po meczu z Grójcem będę wtedy się zastanawiał, jak wystawia ten mecz, jak będzie rozegrany ten mecz z Iłżą. Dzięki bardzo. Dziękuję.